Okej, okay. cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Bitcoin 51.600, 8.30 czasu polskiego. Dwa dni temu pojawił się ten wpis mówiący o tym, że Solana integruje się z Filecoinem. Ciekawe jest to, że rynki nie zareagowały natychmiast, a pierwsza pompka na cenie Filecoin pojawiła się po około 13 godzinach. Wtedy też media zaczęły szerzej pisać o tej wiadomości, a sam tweet brzmiał następująco. Integracja Solany z Filecoin to znaczące odejście od scentralizowanych rozwiązań pamięci Masowej i niezwykły krok w kierunku zwiększenia niezawodności i skalowalności blockchainu Solana. Solana wykorzystuje Filecoin, aby uczynić historię swoich bloków bardziej dostępną i przydatną dla dostawców infrastruktury, eksploratorów, indeksatorów i każdego, kto potrzebuje dostępu do historii. Wykorzystując możliwości zdecentralizowanego przechowywania plików Filecoin, Solana może osiągnąć redundancję danych, skalowalność i zwiększone bezpieczeństwo, pozostając. Wiernym swojemu zdecentralizowanemu etosowi. Po takiej informacji, w jeden dzień i 15 godzin od tego wpisu, cena tokena FIL nadal utrzymuje się na wzroście. Na chwilę obecną ponad 9% w stosunku do ceny bitcoina. Cześć wszystkim, to jest kanał Julian Crypto, jest niedziela, to jest szybki update i to nie są porady inwestycyjne. Czym jest Filecoin? To zdecentralizowana platforma przechowywania danych, która umożliwia użytkownikom wynajmowanie wolnego miejsca na dysku twardym w zamian za tokeny film. W praktyce można to porównać do Airbnb dla przestrzeni dyskowej komputera, gdzie zamiast wynajmować pokoje, ludzie wynajmują miejsce na swoich dyskach twardych. Filecoin wykorzystuje technologię blockchain do zabezpieczania danych i zapewnienia transparentności w całym procesie przechowywania i odzyskiwania danych. A token służy jako środek płatniczy w sieci nagradzający dostawców przestrzeni dyskowej oraz opłacający transakcje i usługi w tej sieci. W porównaniu do tradycyjnych usług przechowywania w chmurze, takich jak Google Drive czy Dropbox, Filecoin oferuje zdecentralizowaną alternatywę, która jest potencjalnie bardziej odporna na awarie i cenzurę, ponieważ dane są rozproszone po wielu niezależnych operatorach na całym świecie, a nie przechowywane w centralnych data center. Głównym konkurentem Filecoin jest Internet Computer. Napiszcie, co Wy sądzicie na temat tej integracji. Czy udało się Wam tego newsa wychwycić za pomocą MaxDataX GPT? Oraz czy chcecie, abym analizował dla Was więcej podobnych tego typu informacji? Po to, żebyśmy lepiej rozumieli, jak można na takich informacjach spekulować. Mogę również wyrysować linię trendu i na tę linię trendu na Max Data App ustawić alert, po to, aby mieć powiadomienie w momencie, gdy FIL w stosunku do Bitcoina przebije właśnie tę linię trendu i gdy taki alert zapiszę, to dodatkowo jeszcze mogę na Maxdata App stworzyć automatyzację, która dokona zakupu w momencie, gdy token FIL w stosunku do Bitcoina przetnie tę linię trendu i przykładowo za wolne w tym wypadku na przykład Tethery, token FIL zostanie wtedy kupiony klikam stwórz automatycznego bota i voilà od teraz wystarczy że token fil na chwilę przebije tę linię trendu to moja automatyzacja dokona za mnie zakupu oczywiście mogę tutaj ustawiać również różne inne zależności i zabezpieczenia takie jak na przykład nie w momencie gdy cena bitcoina zaczyna nagle spadać i tak dalej i inne ale te rzeczy będę omawiać z wami na następnym materiale na Maxdata app pojawił się nowy cennik który uwzględnia już Alerty, pro proalerty, backtesty, boty handlowe, czyli właśnie te automatyzacje i limity tutaj na przykład alertów czy pro-alertów, są bardzo, bardzo wysokie, jak również botów handlowych, ponieważ można utworzyć aż 50 automatyzacji na poziomie trzecim. Na zakładce z newsami AI Max Data App został dodany także nowy filtr, który odfiltrowywuje 99% skamerskich informacji o fałszywych airdropach, które wcześniej... Tutaj często się pojawiały, a z ciekawostek, właśnie najnowsza informacja, najnowszy news opisuje tę sytuację Filecoina i Solany, gdzie czytamy: Filecoin zyskuje ponad 10% w ciągu jednego dnia dzięki integracji z Solaną. Ten krok ma na celu poprawę skalowalności i niezawodności Solany. Sieć Filecoin może Solanie poprawić dostęp do historii blockchain, a ta integracja z Solaną może przynieść pozytywne nastawienie zarówno dla File jak i Sol, ponieważ współpraca poprawia niezawodność i skalowalność łańcucha bloków Solany, jednocześnie zapewniając nowe możliwości dla ekosystemu Filecoin. Oczywiście napiszcie w komentarzach, czy tego typu krótkie aktualizacje na bardzo konkretne tematy Was interesują. A jak zwykle, ja Wam życzę udanego dnia. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.